realpolish.pl, your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Piotr i zapraszam Was do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu po polsku. Moim celem jest pomóc Wam w nauce języka polskiego oczywiście. Niektórzy mówią, że to jest najtrudniejszy język na świecie. Ja w to nie wierzę, myślę, że mówią tak Polacy, którzy chcą czymś się wyróżnić albo chcą po prostu myśleć, że mówią najtrudniejszym językiem na świecie. Ja myślę, że tak naprawdę nie ma najtrudniejszego języka na świecie. To wszystko zależy od tego, kto ma się tego języka nauczyć. Jaki jest jego język ojczysty, jakie już zna języki, to wszystko jest bardzo względne. Co dla jednego jest trudne, dla innej osoby może być bardzo łatwe. Mój język ojczysty to język polski, więc jest mi oczywiście o wiele łatwiej nauczyć się rosyjskiego niż japońskiego. Można podawać wiele, wiele przykładów, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, żebyście nie wierzyli w te głupstwa, że język polski jest najtrudniejszy na świecie. Jestem pewny, że jeśli poświęcicie odpowiednio dużo czasu na język polski i odpowiednio wykorzystacie ten czas, to będziecie mówić po polsku. Jestem tego pewny. Odpowiednio dużo czasu, to znaczy dostatecznie dużo dla każdego z Was. Każdy z Was jest inny, każdy ma inną przeszłość, zna inne języki, więc nie ma sensu nawet porównywać się do innych. To nie są zawody sportowe, to nie jest olimpiada, to nie jest walka z innymi. Nauka języka to jest przyjemność. Przyjemność z rozwijania swoich umiejętności, przyjemność z poznawania nowych ludzi, nowych rzeczy. I wiecie co? Na szczęście ta przyjemność nigdy się nie kończy. Nigdy nie docieramy do mety. Niektóre przyjemności kończą się po pewnym czasie, na przykład dobra książka albo ciekawy serial. Ale nauka języka nigdy się nie kończy. Zawsze można słuchać więcej, czytać więcej, rozmawiać więcej i nadal czerpać z tego radość. To jest bardzo optymistyczna wiadomość, prawda? Chociaż prawdopodobnie niektórzy potrzebują konkretnego celu, żeby mieć motywację. A skoro nauka nie ma końca, to jak znaleźć ten cel? Ja proponuję Wam brać sobie za cel przeczytanie jakiejś książki, obejrzenie filmu albo posłuchanie następnego odcinka podcastu po polsku. Jeśli obraliście sobie za cel tę ostatnią propozycję, to jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Dziś chcę opowiedzieć Wam, co łączy Polskę z pewną wyspą na Karaibach. Chodzi mi o wyspę, na której teraz są dwa państwa, Haiti i Dominikana. Właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek podcastu. W Polsce to lato jest tak gorące, zupełnie jakbyśmy byli na Karaibach. To jest niesamowite. Codziennie jest gorąco i jest słoneczna pogoda. Kiedy byłem dzieckiem, to latem, szczególnie w lipcu, zdarzało się, że cały jeden dzień albo nawet kilka dni padał deszcz. Czasami padało cały tydzień. Tym razem nie było ani jednego dnia, żeby przez cały dzień padał deszcz. Żeby przez cały czas padał deszcz. Ale to nie jest
to, o czym chciałem opowiadać. Nie tylko pogoda łączy Polskę z Karaibami. Za moment wrócimy do tego tematu. Do tematu wyspy Haiti. Ale najpierw chcę posłuchać z wami nagrania. Nagrania od Kasi. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Witam, drogi Piotrze. Mam na imię Kasia. Jestem Białoruską, ale od 1,5 roku mieszkam w Polsce, w mieście Płock. Zaczęłam uczyć się polskiego dopiero, kiedy przeniosłam się do Polski. Teraz już nie mam problemów w mówieniu. Łatwo jest mi wyrażać swoje myśli. Jednakże zdaję sobie sprawę, że mój polski wcale nie jest doskonały. Nie uczęszczałam na żadne kursy języka polskiego, zwłaszcza na początku dużo słuchałam Twoich podcastów i tak po prostu poprzez otoczenie się językiem uczyłam się języka polskiego. Chodzę też do wspaniałego kościoła, który nazywa się Kościół Chrystusowy, gdzie słucham kazania po polsku, śpiewam po polsku, mam tam przyjaciół Polaków. Czasami odbywają się tam różne ciekawe i przydatne warsztaty. Z zawodu jestem lekarzem, jak dużo Twoich słuchaczy chyba. Zamierzam wykonywać swój zawód, ale na razie zajmuję się swoją małą córeczką, która się urodziła w Polsce, w Warszawie. Ona ma na imię Nina. Bardzo ją kocham i jest cudownym dzieckiem. Zapisałam sobie tutaj, bo nie umiem tak spontanicznie mówić. Wiesz co? Zauważyłam, że dziecko staje się spokojniejsze, kiedy włączam twój podcast, twój głos. Dziwnie to brzmi, ale tak jest. Może dlatego, że dużo słuchałam twoich podcastów, kiedy byłam w ciąży. Nie wiem. Za tydzień będę zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego na poziomie B2. Trochę się stresuję. Muszę się jeszcze przygotować. Mama mnie mówi dziś, jak będziesz zmęczona przygotowaniem, posłuchaj sobie podcast Piotra. Odpocznij. Te podcasty są rzeczywiście ciekawe i wartościowe, tak mówi mi. No, stresuję się, bo każdy egzamin ma swoje specyficzne wymagania i muszę się przygotować do tego. I to tyle. Dziękuję, że wysłuchałeś. Będzie mi też bardzo miło usłyszeć swój głos w twoim podcaście. Hej! Dziękuję bardzo, Kasiu. Jak na moje ucho, to mówisz doskonale po polsku. Myślę, że to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Proszę bardzo. I mamy kolejnego lekarza w Polsce. Bardzo się cieszę, bo brakuje nam lekarzy na temat służby zdrowia w Polsce. Można dużo mówić, ale to nie są bardzo interesujące sprawy. To są trudne sprawy. Za to ciekawe jest to, że mój podcast jest dobrą metodą na usypianie córeczki. To jest bardzo miła wiadomość. Bardzo się cieszę, że mogę pomagać w usypianiu córeczki. Dziękuję, że o tym powiedziałaś. Jest mi bardzo, bardzo miło. Kasia przysłała swoje nagranie w czerwcu. Teraz jest już końcówka sierpnia. Jestem ciekawy, jak poszło z egzaminem. Kasiu, jeśli słuchasz, to napisz może w komentarzu. Jestem pewny, że dobrze poszło, ale dobrze by było wiedzieć na pewno. Dziękuję bardzo za nagranie. Pozdrawiam ciebie, córeczkę i oczywiście mamę, która tak dobrze mówi o moim podcaście. Bardzo mi miło. Wielkie dzięki.
Kochani, czekam na więcej, czekam na kolejne nagrania. Wiem, że to nie jest takie proste, wiem, że to wymaga przełamania się, organizacji, więc tym bardziej doceniam to, że robicie nagrania. Wielkie, wielkie dzięki, że je do mnie przysyłacie. A zatem dziś mam opowiedzieć o tym, co łączy Polskę z wyspą Haiti, która leży daleko, daleko na Morzu Karaibskim, tam gdzie kiedyś grasowali piraci. O piratach będę jeszcze dziś mówił. Wyspę, którą nazywa się Haiti, dzielą ze sobą dwa państwa. Jedno z nich to właśnie Haiti, a drugie to Dominikana. Te dwa państwa znacznie się od siebie różnią poziomem życia, kulturą. Haiti jest najbiedniejszym krajem na zachodniej półkuli. Dominikana natomiast jest krajem z jedną z lepszych gospodarek w regionie karaibskim. Dlaczego te dwa kraje różnią się od siebie tak znacznie i jaki związek mają Polacy z Haiti? Właśnie o tym będę dzisiaj opowiadał. Wielkie dzięki dla Luisa przy okazji, który zaproponował ten ciekawy temat. Jeśli przyjdzie wam do głowy jakiś ciekawy dla was temat, to proszę, piszcie do mnie. Nie obiecuję, że każdy temat znajdzie się w podcaście, ale jeśli temat będzie ciekawy również dla mnie, to na pewno tak się stanie. Obiecuję wam. Kochani, zatem tak jak zwykle musimy zacząć wszystko od samego początku. Zawsze lubię cofnąć się do historii, bo wtedy o wiele łatwiej zrozumieć to, co dzieje się teraz. Teraźniejszość zawsze wynika z historii. Zatem cofnijmy się do roku 1492. A dokładnie do dnia 3 sierpnia, kiedy Krzysztof Kolumb wyruszył z Wysp Kanaryjskich na zachód. Miał na celu dopłynąć do Indii. Trzy statki, La Niña, La Pinta i La Santa Maria, płynęły przez ocean w kierunku zachodnim przez 3 miesiące. Na ich pokładach było 90 marynarzy, a wśród nich Rodrigo de Triana. Rodrigo w piątek 12 października wszedł na najwyższy maszt na statku La Pinta i krzyknął najgłośniej jak potrafił: Tierra! Tierra! Wyprawa dotarła do archipelagu Bahamów, prawdopodobnie do wyspy Guanahani, którą Hiszpanie nazwali San Salvador. Oczywiście Kolumb myślał, że dotarł do Indii. Co ciekawe, do końca życia nie dowiedział się, że odkrył kontynent, o którym Europejczycy nie mieli zielonego pojęcia. Do końca życia myślał, że dotarł do Indii. Z tej wyspy Kolumb pokierował swoje statki dalej. I wkrótce, pod koniec października, wyprawa dotarła do wyspy, którą dziś nazywamy Kuba. Wyprawa posuwała się dalej. Na początku grudnia dotarli do kolejnej wyspy. Hiszpanie nazwali ją La Española. Po łacinie La Hispaniola. Dziś tę wyspę nazywamy Haiti. Podczas sztormu w okolicach tej wyspy doszło do wypadku. Okazało się, że statek Santa Maria wpadł na skały i rozbił się. To było dokładnie 25 grudnia 1492 roku. Boże Narodzenie 1492 roku. Ze szczątków statku Kolumb rozkazał zbudować fort, który nazwano oczywiście Navidad, czyli Boże
narodzenie. Jakby mogło być inaczej, skoro wszystko właśnie wtedy się stało. W budowie tego fortu pomogli Tainowie, ludzie, którzy mieszkali na tej wyspie. Lud, który pierwszy spotkał się z Hiszpanami. Tainowie na początku nie byli wrogo nastawieni do nowych przybyszy, nie chcieli od razu ich zabijać. Kolumb na statku La Pinta wrócił do Hiszpanii, żeby osobiście opowiedzieć o sukcesie swojej wyprawy, a na wyspie pozostało około 40 ochotników. W listopadzie 1493 roku z Hiszpanii wyruszyła druga wyprawa. Tym razem 2000 ludzi na 15 statkach. Gdy dotarli do Hispanioli, okazało się, że Fort Navidad został zniszczony, a załoga nie żyła. Kolumb postanowił zbudować więc kolejną osadę na Hispanioli, tym razem około 100 kilometrów dalej na wschód, i nazwał ją La Isabel na cześć królowej hiszpańskiej. Dziś to miejsce leży w granicach Dominikany i jest to pierwsze miasto założone przez Hiszpanów na zachodniej półkuli, czyli w tak zwanym Nowym Świecie. Tak to właśnie wygląda początek spotkania Starego Świata z Nowym Światem. Dla ludzi tam żyjących, czyli plemienia Tainów, to spotkanie nie zakończyło się dobrze, a może nawet trzeba powiedzieć, że skończyło się bardzo tragicznie. Po kilkunastu latach od spotkania z Kolumbem rozpoczęła się kolonizacja. Coraz więcej Hiszpanów przypływało na wyspę, przynosząc ze sobą nieznane choroby. Społeczność Tainów nie przetrwała więc długo. Po 100 latach po ich państwie nie został nawet ślad. Ale Hiszpanie potrzebowali siły roboczej. W tym celu zaczęli ściągać niewolników z Afryki. Skoro Tainów już nie było, trzeba było ściągnąć nowych ludzi. W 1574 roku zrobiono spis ludności na Hispanioli, z którego wiemy dziś, że było tam już wtedy 1000 Hiszpanów i 12 tysięcy niewolników z Afryki. Hiszpanie byli pierwszymi, którzy zaczęli przywozić niewolników z Afryki i wykorzystywać ich w Nowym Świecie. Niewolnicy na początku zajmowali się wydobyciem złota, później zaczęto również produkcję cukru z trzciny cukrowej. Hiszpania w ciągu kolejnych lat podbijała następne regiony obu Ameryk i wyspa Hispaniola pozostała trochę w zapomnieniu. Oficjalnie tylko 3 statki rocznie kursowały między Sewillą i Hispaniolą. Z biegiem czasu wyspa Hispaniola, szczególnie jej zachodnia część, stały się twierdzą francuskich, angielskich i holenderskich piratów grasujących na Morzu Karaibskim. Piraci, albo korsarze, jak powinno się ich nazywać, pływali pod banderą swoich mocodawców i napadali na hiszpańskie statki. Można powiedzieć, że byli to najemnicy, którzy dostawali część łupów, które zdobywali podczas ataku na hiszpańskie statki handlowe. W XVII wieku Hiszpanie stracili kontrolę nad zachodnią częścią wyspy, którą zajęli francuscy korsarze, francuscy piraci. Z czasem coraz więcej Francuzów z Martyniki osiedliło się na tym terenie, na zachodniej części Hispanioli. W 1697 roku Hiszpanie podpisali traktat z Francją i część tego traktatu mówiła o tym, że zachodnia część wyspy Santo Domingo zostanie oddana pod władanie Francji.
Wtedy już Hispaniola nazywała się Santo Domingo. Francuska część miała taką samą nazwę, tylko po francusku. Saint-Domingue, chyba tak powinienem powiedzieć, jeśli dobrze to wymawiam. Francuski jest trudny. W każdym razie, podział wyspy na część francuską i hiszpańską spowoduje w przyszłości ogromne, ogromne różnice. Chociaż jest to ta sama wyspa, to kultura na obu częściach jest kompletnie inna. Tak jakby to były dwa inne światy. Jest tak dlatego, że przez lata na obie części miały wpływ różne kultury. Francuzi na swoją, czyli zachodnią część wyspy sprowadzili ogromną, ogromną ilość niewolników z Afryki, głównie z Dahomeju. Francuzi mieli swoje kolonie w zachodniej Afryce i stamtąd sprowadzali niewolników do pracy na plantacjach trzciny cukrowej. W połowie XVIII wieku na części francuskiej było 300 tysięcy niewolników i tylko 12 tysięcy wolnych ludzi, głównie białych. Francuzi w swoich koloniach mieli politykę niemieszania krwi. To znaczy, biali francuscy kolonizatorzy nie mieli dzieci z ludźmi czarnoskórymi. Podobnie postępowali również Anglicy w swoich koloniach. Dlatego dziś ludzie mieszkający na Haiti są głównie potomkami czarnoskórych niewolników. 95% Haitańczyków jest czarnoskóra. Tam praktycznie nie ma mulatów i nie ma również ludzi białych. Natomiast ludzie mieszkający w Dominikanie, czyli Dominikańczycy, to w większości ludzie o mieszanym pochodzeniu rasowym. Tylko 10% ludności to ludzie czarni. Hiszpanie w swoich koloniach, tak na Wyspach Karaibskich, jak i na kontynencie, prowadzili odmienną politykę. Politykę, kulturę mieszania ras. Hiszpanie mieszali się z ludnością, która zamieszkiwała dany teren ich imperium. Kiedyś już o tym mówiłem, kiedyś opowiadałem wam o konkwiście hiszpańskiej. To był podcast numer 361. Jeśli nie słuchaliście, to zapraszam was bardzo serdecznie. W krajach, które należały do Imperium Hiszpanii, większość ludzi to metysi. I to wynika właśnie z tej polityki mieszania się krwi hiszpańskiej z krwią ludności, która zamieszkiwała dany teren imperium. Zatem Dominikana wchodzi w skład kręgu kulturowego Ameryki Łacińskiej, natomiast Haiti jest w innym kręgu kulturowym. Języki, którymi mówią, są inne. W Haiti mówi się językiem kreolskim, który powstał na bazie języka francuskiego z XVIII wieku, z ogromnymi wpływami języków afrykańskich. Natomiast w Dominikanie mówi się językiem hiszpańskim. To wszystko powoduje, że jedna wyspa ma dwa zupełnie różne oblicza. Dwie kultury kompletnie różniące się od siebie dzielą ze sobą jedną wyspę. Zatem w XVII wieku Francuzi na swoje terytorium wyspy przywieźli mnóstwo niewolników z Afryki. Ci ludzie głównie pochodzili z plemienia Mandinga. Młodzi ludzie Mandinga byli porywani ze swoich wiosek i sprzedawali w niewolę europejskim handlarzom. Jednym z nich był 12-letni chłopak, porwany, sprzedany i przewieziony na plantację trzciny cukrowej do Saint-Domingue. Na wyspie dostał nazwisko François McCandall i pracował na plantacji trzciny przy obsłudze prasy.
wkładał do prasy trzcinę cukrową, żeby wycisnąć z niej sok. Pewnego dnia zrobił jakiś nieuważny ruch i prasa zmieliła mu rękę. Od tej pory McCandall nie mógł już pracować na plantacji. Właściciel przydzielił mu nowe obowiązki. Chłopak od tej pory opiekował się zwierzętami. Wyprowadzał krowy na pastwisko, dawał im wodę, sypał ziarno kurom. Takie rzeczy robił w gospodarstwie. Pewnego dnia udało mu się uciec. Uciekł w góry, gdzie dołączył do innych, wcześniej już zbiegłych niewolników, tak zwanych maronów. Razem z nimi spędził kolejne lata, tu dorastał, tu się wychowywał. Maronowie marzyli o wolności. Marzyli o wielkiej rebelii, o powstaniu. W tym celu potajemnie współpracowali z niewolnikami, którzy żyli na plantacjach. Wkrótce okazało się, że McCandall miał wielką charyzmę. To był chłopak utalentowany. Utalentowany przywódca, potrafił przekonać ludzi do swoich idei. Miał 18 lat, gdy stał się przywódcą maronów. Przez 6 lat wraz ze swoimi ludźmi przygotowywał wielki bunt przeciwko białym francuskim panom. Oczywiście zbrojna walka z Imperium Francuskim nie miała sensu. Dlatego McCandall przyjął zupełnie inną strategię. Postanowił powoli zatruwać Francuzów. Posiadał bardzo rozległą wiedzę na temat roślin, znał rośliny trujące i potrafił stworzyć bardzo niebezpieczne mikstury. Wyobraźcie sobie, że na plantacjach w pewnym momencie z nieznanego powodu zaczynają umierać ludzie, zaczynają umierać zwierzęta. Ktoś coś zjadł, ktoś napił się wody i po krótkim czasie umierał. To właśnie ludzie McCandalla przychodzili i zatruwali wszystko, co tylko było możliwe. Rośliny, mięso, wodę. Francuzi nie mogli dać sobie z tym rady. Zaczął panować terror, który nie miał widocznego źródła. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Wszystko było doskonale ukryte. Pamiętacie, większość niewolników przywiezionych przez Francuzów pochodziła z jednego regionu Afryki, z jednego plemienia. Ci ludzie mieli ze sobą bardzo dużo wspólnego, na przykład te same wierzenia. Ci ludzie, tak mocno naciskani przez białego człowieka, czuli, że muszą się przeciwstawić. Kiedy ludzie tworzą jakąś wspólnotę, wtedy powstają wspólne wierzenia. Wspólne wierzenia dają siłę. Dają siłę do walki z przeciwnikiem, który jest o wiele, wiele silniejszy. Wspólne wierzenia dają tę wewnętrzną siłę potrzebną do walki z wielkim przeciwnikiem. Gdy ludziom dzieje się krzywda, to szukają pocieszenia w Bogu, szukają pocieszenia w swoich wierzeniach, szukają historii, która wyjaśnia im dlaczego. Dlaczego teraz muszą cierpieć? Niewolnicy, przywiezieni z jednego miejsca w Afryce, mieli swoje wierzenia, mieli swój wielki duchowy świat. Francuzi oczywiście narzucali im katolicyzm, narzucali im obrzędy katolickie, narzucali im wiarę katolicką. I niewolnicy oczywiście musieli pokazywać, że wierzą w katolickiego Boga, musieli podporządkować się obrzędom katolickim, ale w głębi duszy ciągle pamiętali o swoich wierzeniach.
tak powstała religia wudu. Religia, która jest połączeniem wierzeń afrykańskich i narzuconego niewolnikom katolicyzmu. Niewolnicy nie stracili swoich wierzeń, po prostu połączyli je z narzuconym katolicyzmem. Wudu pozwoliło im stworzyć historię, która daje im nadzieję na przetrwanie niewolnictwa, historię, która wyjaśnia ich miejsce na ziemi, ich rolę na ziemi. Wudu jest religią pełną duchów. Duchów odpowiedzialnych za naturę, a także duchów zmarłych. François McCandless stał się jednym z najważniejszych przywódców, również duchowych. Ludzie uważali go za nieśmiertelnego i mającego nadprzyrodzone możliwości. Udało mu się zjednoczyć różne grupy maronów i skoordynować ich działania. Francuzi zorientowali się, po pewnym czasie zorientowali się, że mają do czynienia z rebelią. Podejrzewali zresztą chyba słusznie, że McCandless ma zamiar wytruć wszystkich białych. Francuzom udało się złapać McCandless. Oczywiście skazali go na śmierć. Żeby odstraszyć innych naśladowców, McCandless miał być spalony żywcem. Podczas egzekucji udało mu się wyrwać, ale niestety został schwytany, przybity do deski, co kojarzyło się ludziom z przybiciem Chrystusa do krzyża, a potem został wrzucony jeszcze raz do ognia. To było w 1758 roku, czyli mamy połowę XVIII wieku. Wyznawcy wudu wierzyli, że McCandless zamienił się w muchę i uciekł. W ten sposób powstał mit McCandless, który staje się sercem powstania czarnych niewolników przeciwko białym panom. Mit McCandless daje siłę dla kolejnych rebelii, które w końcu doprowadzają do niepodległości Haiti. Pod koniec XVIII wieku we Francji wybuchła wielka rewolucja francuska. Monarchia Bourbonów zostaje obalona. Jednak hasło wolność, równość, braterstwo okazało się być prawdziwe tylko dla ludzi we Francji. Tutaj na plantacjach niewolnicy nie mieli żadnych praw. Ten wielki kryzys polityczny i rażąca niesprawiedliwość były przyczyną kolejnego powstania niewolników. Tym razem pod przywódcem Toussaint Louverture, jeśli dobrze wymawiam po francusku. Tak się złożyło, że Francja prowadziła wtedy wojnę z Hiszpanią. Hiszpanie poparli powstanie pod przywódcem Toussaint Louverture. Wkrótce okazało się, że powstanie było skuteczne. Toussaint pokonał najpierw Francuzów, a później również Hiszpanów i Anglików, którzy również interweniowali w tym konflikcie. W 1801 roku została proklamowana nowa konstytucja. Jednak dwa lata wcześniej we Francji Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu i przejął władzę we Francji. Gdy Toussaint Louverture żądał niepodległości od Francji, wtedy Napoleon wysłał na wyspę wojsko i właśnie tu zaczyna się polski wkład w historię Haiti. Tym wojskiem były między innymi Legiony Polskie. Być może pamiętacie, co to były Legiony Polskie, bo pewnie nie raz już o tym mówiłem, ale nie zaszkodzi przypomnieć, prawda? W tym czasie Polska była już pod zaborami, to znaczy nie istniała na mapach. Po prostu nie było takiego kraju. Po ostatnim rozbiorze polscy żołnierze i oficerowie emigrowali do Włoch i Francji. I Jan Henryk Dąbrowski był organizatorem polskich formacji wojskowych we Włoszech. I właśnie te formacje
zostały nazwane legionami polskimi. Na pewno wiecie, że Mazurek Dąbrowskiego jest polskim hymnem, który powstał jako pieśń tych legionów. Pieśń legionów polskich we Włoszech. Teraz mówiąc w skrócie, legiony polskie były po prostu najemnym wojskiem. Polacy wiązali nadzieję ze zwycięstwami Napoleona, ponieważ Napoleon walczył również z naszymi okupantami. Właśnie dlatego w hymnie mamy słowa dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Zatem Polacy walczyli z koalicją antyfrancuską, do której należały Austria i Rosja. Jednak w 1801 roku Francja podpisała rozejm z Austrią i Rosją, ale w tym traktacie nie było zupełnie mowy o Polsce. Dlatego Polacy poczuli się oszukani i nie widzieli już sensu walczyć dla Napoleona. W tym czasie wielu żołnierzy odeszło ze służby, odeszło z legionów polskich. Ale w tym samym momencie na Santo Domingo wybuchło powstanie przeciwko Francuzom. Napoleon wysłał tam Polaków, którzy tutaj w Europie byli już mu zupełnie niepotrzebni. Miał podpisany rozejm z Austrią i Rosją. Na Santo Domingo wysłał około 4000 Polaków. Podróż trwała 3 miesiące i była niezwykle męcząca. Niektórzy nie przeżyli tej podróży. Polacy, którzy tutaj w Europie bili się bardzo zacięcie, mieli przecież powód, wierzyli, że to ma sens, że w ten sposób możliwe będzie odzyskanie niepodległości. Tam na odległej wyspie wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Polscy żołnierze ginęli masowo, byli źle wyposażeni, nie mieli woli walki, nie widzieli zupełnie sensu w tym wszystkim. W miarę upływu czasu Polacy zaczęli rozumieć, że to powstanie to jest walka o wolność. Wolność, którą Polacy tak bardzo cenią i o którą walczą. Dlatego wielu z Polaków zdezerterowało wtedy z legionów i przyłączyło się do powstańców. Przyłączyło się do Louverté i jego wojsk. Z ponad 4000 Polaków do końca powstania przeżyło tylko 700 z nich. Toussaint Louverté został pojmany przez Francuzów i wkrótce zmarł. Ale powstanie trwało dalej. Przywódcą został Jean-Jacques Dessalines. Około 150 Polaków przyłączyło się do wojsk Jean-Jacques Dessalines i walczyło przeciwko Francuzom oczywiście. W październiku Francuzi przegrali. Przegrali ostatnią bitwę w tym powstaniu. Ogółem Francuzi stracili 50 tysięcy ludzi i stracili kontrolę nad Santo Domingo. Część z Polaków wróciła do Europy, ale część została na wyspie i tu założyli swoje rodziny. Tak właśnie rozpoczęła się historia polskiej społeczności na Haiti. 1 stycznia 1804 roku Jean-Jacques Dessalines jako cesarz proklamował niepodległość i nazwał nowe państwo Haiti, co znaczyło w języku oryginalnych mieszkańców wyspy górzysta ziemia. Haiti stało się drugim niepodległym państwem na zachodniej półkuli. Pierwsze to były oczywiście Stany Zjednoczone. Polacy, którzy zostali, dostali obywatelstwo haitańskie, ale ta społeczność wkrótce zmieszała się. Zmieszała się na tyle z miejscowymi, że po pewnym czasie ci ludzie przestali mówić po polsku i kultywować stare zwyczaje. Dziś istnieje jeszcze jedna, powiedzmy, polska wioska na Haiti, nazywa się Casale.
Założyli ją Polacy. Podobno jej nazwa to skrót od Casa Zalewskiego, czyli Dom Zalewskiego. To bardzo mała wieś, w której mieszka kilkaset osób. Do wsi nie ma nawet drogi, nie ma elektryczności, po prostu straszna, straszna bieda. Mieszkańcy tej wsi nie mówią po polsku, ale podobno wiedzą o swojej przeszłości i mówią o sobie La Polonie. Ciekawa sprawa jest taka, że niektórzy z Polaków, którzy nie wrócili do Europy, zostali piratami. Wiadomo o jednym takim człowieku, o Kazimierzu Lux, który został piratem i walczył ze statkami brytyjskimi. Ale potem na wieść o tym, że Francuzi, idąc na Rosję, weszli do Polski, zdecydował się wrócić do kraju. Ale wracajmy do Haiti. Pierwsza konstytucja Haiti to była bardzo rasistowska konstytucja. Osiedlanie się białych na Haiti, posiadanie ziemi przez białych było całkowicie zabronione. Z jednym wyjątkiem. Polacy byli wyjątkiem, byli nazwani przez cesarza Haiti białymi murzynami Europy, ponieważ wciąż walczyli o wolność swojego kraju i tak jak Haitańczycy kochali wolność. Zatem Polacy mogli osiedlać się na Haiti. Jeśli podsumujemy wszystko, co do tej pory się wydarzyło, to wygląda to tak. W XVII wieku Francja i Hiszpania zaczęły wojnę ze sobą, w wyniku której nastąpił podział wyspy na część francuską i hiszpańską. W wyniku przeogromnego wyzysku afrykańskich niewolników francuska część stała się jedną z najbardziej dochodowych kolonii. Produkowano tu cukier, kawę i indygo. Francuzi traktowali niewolników niezwykle, niezwykle okrutnie, nieporównywalnie gorzej niż w innych koloniach. Niewolnicy przeżywali na wyspie co najwyżej 10 lat, ale często umierali po 2-3 latach od przywiezienia ich do pracy. Po kolejnych powstaniach i walce w końcu udało się pokonać Francuzów. Haiti ogłosiło niepodległość. I co dzieje się dalej? Po ogłoszeniu niepodległości przez Haiti wiele krajów nie uznaje Haiti jako wolnej republiki. Oczywiście wszyscy bali się, że niewolnicy w ich krajach również zechcą wolności. Zatem Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Hiszpania nie uznają niepodległości Haiti. Francja zgodziła się na uznanie niepodległości przez Haiti pod warunkiem zapłaty ogromnej, nie wiem jak to nazwać, kary, podatku. Haiti za swoją wolność miało zapłacić Francji 150 milionów franków jako kompensację za utracone dochody z niewolnictwa. To były ogromne pieniądze, około 10 budżetów całego młodego państwa. Dla porównania, Napoleon sprzedał Luizjanę Stanom Zjednoczonym za 15 milionów franków. Francuzi zagrozili wojną, jeśli nie dojdzie do podpisania tej umowy. Sprowadzili 500 statków do wybrzeży wyspy. Przywódcy Haiti podpisali więc dokumenty, które mówiły o zapłacie 150 milionów franków w 5 ratach. To oczywiście nie było możliwe nawet po zaciągnięciu ogromnego długu przez Haiti we francuskich bankach. Ta zapłata spowodowała, że większość dochodów Haiti była oddawana do Francji. Państwo nie miało pieniędzy na rozwój. Ludzie byli bardzo wysoko opodatkowani po to tylko, żeby spłacić dług. Dopiero po 122 latach Haiti spłaciło ostatnią ratę.
To było w 1947 roku. Wliczając odsetki od długu, Haiti zapłaciło dwa razy więcej niż wynosiła pierwotna kwota. Myślę, że to wiele tłumaczy, jeśli popatrzymy teraz na to, jak biedny jest to kraj. Jednak nie tylko Francja miała wpływ na biedę w Haiti. Stany Zjednoczone również bardzo często ingerowały w życie tego kraju. Haiti było okupowane przez Stany Zjednoczone przez 19 lat i skończyło się to w 1934 roku, gdy okazało się, że okupacja jest zbyt kosztowna dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Haitańczycy wciąż zbrojnie walczyli o swoje. W takim kraju, gdzie nigdy nie ma spokoju, nie ma stabilizacji, gdzie państwo jest słabe, tam pojawiają się gangi, a po nich dyktatorzy, którzy obiecują walkę z gangami, obiecują spokój. I tak było właśnie również w Haiti. W 1957 roku władze, a jakże przy pomocy Stanów Zjednoczonych, na Haiti przejął nacjonalista François Duvalier, znany jako Papa Doc, ponieważ był lekarzem. Amerykanie popierają tę dyktaturę, ponieważ Papa Doc był antykomunistą. A to były czasy zimnej wojny, więc dla Amerykanów to było bardzo wygodne. Jego rządy to okres terroru, korupcji i autokracji. Po pierwszej swojej kadencji Papa Doc zorganizował wybory, które oczywiście wygrał. Otrzymał wszystkie głosy. Ani jeden głos nie był oddany przeciwko niemu. To w zasadzie nie były wybory, bo nie było innego kandydata. Można było wybrać tylko jego. Papa Doc swoje rządy utrzymywał aż do swojej śmierci przy pomocy prywatnej milicji. Ogłosił się prezydentem dożywotnim. Papa Doc uczynił wudu oficjalną religią na Haiti, a sam mówił o sobie, że jest duchem, dlatego jest nieśmiertelny. Twierdził, że jest jednym z najsilniejszych bogów wudu. Zawsze chodził ubrany na czarno, na głowie miał mały kapelusik. W ten sposób upodabniał się do wizerunku jednego z bogów wudu. Zawsze mówił bardzo powoli, przeciągał słowa, szeptał. To sprawiało, że był dosyć przerażający, bardzo tajemniczy. Jego rządy doprowadziły Haitańczyków do skrajnej nędzy. Zmarł w 1971 roku. A rządy przejął jego syn Jean-Claude, czyli Baby Doc. Miał wtedy zaledwie 19 lat. Baby Doc rządził w tym samym stylu co jego ojciec. Jakże by mogło być inaczej? Około 60% dochodów państwa przelewał na swoje prywatne konta w Szwajcarii. Aż w 1985 roku doszło do buntu ludności. Domagano się jego odejścia. Dopiero wtedy Amerykanie przestali dofinansowywać reżim. W efekcie rządy Baby Doca bardzo szybko upadły. Doszło do wojskowego zamachu stanu. Baby Doc przy pomocy Amerykanów emigrował do Francji, gdzie otrzymał azyl polityczny. Mieszkał tam ze swoją żoną. Po latach doszło do ich rozwodu. W wyniku tego rozwodu Baby Doc został bankrutem. Ciekawa sprawa, że w 2011 roku, zupełnie niespodziewanie, pierwszy raz po 25 latach, Baby Doc wrócił na Haiti i został przywitany przez tysiące ludzi,
którzy wciąż byli mu lojalni. Miał oczywiście przeciwników. Próbowano mu wytoczyć proces za zbrodnie popełnione w czasie dyktatury, ale w 2014 roku zmarł na zawał serca. W ostatnich czasach rządy na Haiti zmieniają się niezwykle często. Po obaleniu Baby Doka ponad 20 osób było tymczasowym prezydentem lub prezydentem Haiti. Ogromne problemy z przestępczością, korupcją, biedą wydają się być nie do pokonania. Rok temu zamordowano prezydenta Haiti w jego prywatnej rezydencji i nie wiadomo, kto to zrobił. Po tym morderstwie wybuchła wielka wojna gangów, bardzo krwawa wojna. Były takie dni, że w stolicy tego kraju, w strzelaninach, dziennie ginęło 20 osób. Haiti cały czas przeżywa ogromny kryzys. Ogromny kryzys, zarówno polityczny, jak i gospodarczy. Sytuacja jest bardzo niestabilna. A do tego dochodzą również klęski żywiołowe, huragany i trzęsienia ziemi. Ostatnie trzęsienie ziemi z 2010 roku pochłonęło ponad 300 tysięcy ofiar. Ponad 3 miliony ludzi straciło domy lub zostali okaleczeni. Epicentrum tego trzęsienia ziemi było niemalże w samej stolicy tego kraju. Właśnie dlatego straty były tak ogromne. Jak widzicie, Haitańczycy nie mają szczęścia. To bardzo dzielni ludzie, którzy walczą. Walczą z przeciwnościami losu. Walczą o swoją wolność, o swoją godność. Ale wygląda na to, że wszystko jest przeciwko nim. Na koniec tej opowieści o Haiti chciałbym jeszcze wrócić do Polaków. Nie wiem, czy znacie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. To jest jeden z najważniejszych obrazów dla polskich katolików. Znajduje się na Jasnej Górze w Częstochowie. Polacy bardzo często noszą przy sobie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, na przykład w portfelu albo w kieszeni. Matka Boska Częstochowska zwana jest również Czarną Madonną, ponieważ na jej wizerunek to czarna kobieta, czarna Matka Boska. To bardzo ciekawe, jak Matka Boska Częstochowska przeniknęła do religii wudu. Mówiłem wam o powstaniu niewolników w XVIII wieku. To powstanie rozpoczęło się od pewnego rytuału, wielkiej uczty na cześć bogini Ezyli Danor. To jest bogini zemsty w religii wudu, tak zwana Loa Zemsty. Kiedy polscy żołnierze przywieźli ze sobą obrazki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, wyznawcy wudu skojarzyli. Połączyli te dwie postacie. Uznali, że katolicka Czarna Madonna to nic innego jak Ezyli Danor, a mały Jezus, którego trzyma Matka Boska, to Ezyli Fredo, młodsza siostra Ezyli Danor. Być może pamiętacie, że Matka Boska Częstochowska ma na twarzy dwie szramy. Kapłani wudu uważają, że te szramy zrobiła Ezyli Danor, jej młodsza siostra. Zatem wszystko doskonale do siebie pasuje, wszystko doskonale się układa. Ezyli Danor jest opiekunką kobiet i dzieci i jest jedną z najważniejszych loa, jedną z najważniejszych bóstw. Jej symbolem jest serce. Jej kolory to czerwony, czarny i niebieski, a do jej ulubionych ofiar należą świnie, krew oraz rum. Jak widzicie, jedno jest pewne, Polacy i Haitańczycy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Cenimy sobie wolność i w swojej historii byliśmy gotowi zapłacić wielką, ogromną cenę za wolność. Ta
tak się zastanawiam, jak wiele jest racji w tym, co powiedział pierwszy prezydent i cesarz Haiti, że Polacy są białymi murzynami Europy. Co o tym myślicie? Zapraszam do pisania komentarzy, a nawet do przysłania nagrania, jeśli macie ochotę. Wasze nagrania są wspaniałe. Na koniec mam dla was jeszcze jedno króciutkie nagranie. Zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchajmy. Cześć Piotr. Mam na imię Alena. Jestem Białorusinką. Nie mieszkam na Białorusi już od prawie jednego roku. Z początku ja i moja rodzina mieszkaliśmy na Ukrainie, a z powodu wojny przyjechaliśmy do Polski. Więc tutaj jesteśmy mniej więcej 3 miesiące. Wcześniej nigdy nie uczyłam się języka polskiego. Nie miałam potrzeby, a teraz mam. Chcę rozumieć, chcę mówić po polsku. Wiem, że jestem na początku drogi, więc trochę się boję. Jak ja uczę się języka polskiego? Mam nauczyciela, zajęcia są dwa razy na tygodniu. Czytam książki, czytam ich dla swoich dzieci na głos i czytam jedną książkę sama dla siebie. I słucham twoich podcastów. Chcę pana podziękować za jego pracę. Myślę, że metoda słuchania pana jest naprawdę dobra. Wiele słów i wyrazów, kiedy często leci do głowy, tam właśnie się zastają. Więc dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa. Wielkie dzięki, Alina. Nie ma się czego bać. Myślę, że już świetnie mówisz po polsku. Nasze języki są bardzo podobne do siebie i to bardzo ułatwia. Ale też tu zdarza się najwięcej błędów językowych, bo czasami nasze języki są tak podobne, że mieszają się ze sobą. Ale to nic strasznego, bo i tak wszystko jest całkowicie zrozumiałe. Nie ma się czym przejmować. Z każdą kolejną przeczytaną książką, z każdym kolejnym wysłuchanym podcastem będzie lepiej i lepiej. Wielkie dzięki, Alina. Życzę ci powodzenia w Polsce. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Kochani, w ten to oto sposób dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Trochę przykro jest się już żegnać, ale mam nadzieję, że nie na długo, że wkrótce spotkamy się znowu. Jeśli lubicie to, co robię, to zapraszam was na moją stronę, czyli realpolish.pl. Tam znajdziecie dużo więcej materiałów. Jeśli nie jesteście pewni, co wybrać, to piszcie do mnie. Piszcie po prostu, a ja wyślę wam próbki, przykłady. Jeśli macie pytania, to też do mnie piszcie. Jestem tu po to, żeby wam pomagać. Czekam na wiadomości od was, czekam na kolejne nagrania, komentarze. Dziękuję wam bardzo za to, za wasze komentarze, za wasze nagrania. Potrzebuję tej interakcji z wami, wtedy czuję, że jesteście tam. Jesteście po drugiej stronie internetu. Wiem, że mówię do Aliny, do Kasi, do Franka, do Luisa, Alessandro, Igora i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich, ale dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna za to, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie to, co robię. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się zdrowo, moi kochani. To wszystko na dziś. Do usłyszenia następnym razem już po wakacjach. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.